Nic ci po Super Expressie, jeżeli wybierzesz słabą kawę ziarnistą, ale po to wykazujesz rozsądek, oglądając ranking, aby dobrze wybrać. Znacząco ci to ułatwia. Od lat testuję zarówno ekspresy, jak i kawy w ziarnach, ciągle sprawdzając kolejne produkty. Zanim przedstawię ci najlepsze kawy ziarniste, kilka ważnych informacji. Po pierwsze i najważniejsze, tradycyjnie mój ranking jest niezależny i subiektywny. Nikt mi za niego nie zapłacił. Stworzyłem go po to, aby pomóc innym w wyborze smacznej kawy. Po drugie, o ile filmiku nie zaktualizuję, tak czynię to z wersją tekstową. Znajdziesz ją na moim portalu, czyli prorankingi.pl. Co więcej, natkniesz się tam na sporo zestawień sprzętu do parzenia kaw, jak i najlepsze młynki, spieniacze oraz kawy innego rodzaju, a więc mielone i rozpuszczalne. Po trzecie, wiele osób po obejrzeniu rankingu od razu napisze komentarz, że najlepsze to są tylko świeżo palone kawy premium spalarni. Sęk w tym, że niektóre kosztują 300 zł lub jeszcze więcej. W zestawieniu postawiłem na dobre, przystępne cenowo i szeroko dostępne kawy. Niektórzy nazwą je marketowymi. Niemniej w mojej opinii jak najbardziej dają radę, zwłaszcza gdy szukasz kawy do ekspresu automatycznego. A teraz sprawdźmy wspólnie, jakie kawy ziarniste najbardziej powinny ci zasmakować. Lavazza Crema e Aroma. Nie zawsze jest tak, że najpopularniejsze równa się najlepsze. Ba, zwykle jest zupełnie inaczej. Tym razem tak się jednak stało. Moje kubki smakowe pokochały kawę Lavazza Crema e Aroma, która wygrywa ranking. Co w niej takiego niezwykłego? Głęboki, kremowy aromat bez nadmiernej kwaskowości czy goryczki. To niezwykle wyrazista w smaku kawa, do tego mocno pobudza do działania. Zawiera sporo kofeiny, gdyż w połowie składa się z robusty. Idealnie współgrają z nią ziarna arabiki. Całość dostarczy ci słodkawe nuty czekolady. Latte macchiato czy cappuccino to żywioł dla tej topowej kawy ziarnistej. Spodoba się także smakoszom esencjonalnych czarnych kaw. Ma szerokie zastosowanie, szczególnie, że po zmieleniu nada się nawet do kawiarki. W tej kawie przekonuje mnie dosłownie wszystko, w tym cena. Okazuje się bowiem, że to najtańszy produkt z całego zestawienia, przynajmniej w czasie tworzenia tego materiału. Kilogram kawy da się wyrwać poniżej 50 zł. Tak naprawdę mógłbym zakończyć ranking na tej pozycji, lecz gusta są odmienne. Być może wolisz nieco inną specyfikę smakową bądź niższą zawartość kofeiny. Niemniej gorąco polecam ci tę kawę Lavazza. Mnie absolutnie zachwyciła i regularnie do niej wracam. Pellini Espresso Bar Vivace. Ta znakomita kawa ziarnista nadaje się tak samo dobrze do ekspresu, jak i do kawiarki, po wcześniejszym zmieleniu. Co ciekawe, składa się w 70% z arabiki, a w 30% z robusty, rzadziej spotykana mieszanka. Skutkuje rozsądnym poziomem kofeiny oraz unikalnym smakiem. Jeżeli boisz się, że zakupiona kawa będzie kwaśna, przepalona czy bezwłóciowa smakowo, tutaj nie ma o tym mowy. Pellini zagwarantuje ci mocną kremę, chroniącą aromat napoju oraz idealną konsystencję kawy, a nadaje się do różnych rodzajów. W mojej opinii sprosta i espresso, i wielkiemu latte. Podobnie jak Lavazza, cenię ten produkt za wyrazisty smak. W dodatku wyróżnia się przystępną ceną. To tym ważniejsze, gdyż mówimy o certyfikowanym producencie. Chwali się certyfikatem, który potwierdza stosowanie wysokiej jakości ziaren oraz prawidłowego procesu wypalania ich. De'Longhi Kimbo Arabica. De'Longhi to nie tylko niezłe ekspresy automatyczne, ale również bardzo smaczne kawy ziarniste. Potwierdza to Kimbo Arabica o średniej zawartości kofeiny. Mocno smakowy produkt, który przemyca miodowe, karmelowe i owocowe nuty. Tak jak poprzednie propozycje, również ta nadaje się do czarnych oraz mlecznych kaw. Uważam, że mogłaby być odrobinę tańsza, ale z drugiej strony znam wiele osób, które nie chcą pić nic innego oprócz niej. A że mnie także zasmakowała, należało się wysokie miejsce w rankingu kaw ziarnistych. Was Fiesta Brazil Santos Arabica. To dopiero ciekawa kawa ziarnista. Nie tak popularna jak poprzednie, lecz bardzo zacna w smaku. Zaoferuje ci intensywny, ale nie kwaśny, orzechowo-czekoladowy posmak z miodowymi nutami. Pozostaje przy tym dość łagodna i delikatna. Nie wyczujesz w niej nadmiernej goryczki. Trudno się zatem dziwić, że tak dobrze trafia w gusta wielu osób. Przy okazji zauważyłem, że cena tego produktu wyraźnie spadła w ostatnim czasie. Jeżeli szukasz brazylijskiej kawy, to jedna z najlepszych propozycji na rynku. Lavazza Qualita Oro. Najlepsza kawa ziarnista o niskiej zawartości kofeiny? Na myśl od razu przychodzi mi Lavazza Qualita
Vita Oro. Często wykorzystuje ją podczas testowania ekspresów automatycznych. Składa się z 6 odmian arabiki, oferując kwiatowo-owocowy, delikatny posmak. Wokół tego produktu także krąży pewna ciekawostka. Otóż to chyba najczęściej podrabiana kawa. Dlatego też uważaj, skąd ją zamawiasz. Sugeruje znane elektromarkety bądź sklepy z kawami, jak na przykład Conesso. Pamiętaj, że w wersji tekstowej rankingu oraz w podczepionym komentarzu pod filmikiem znajdziesz odnośniki do zaufanych miejsc. Kupisz w nich markowy produkt, a nie jakąś lurę. Bazzara Dolce Vivace. Jedna z najmilszych, bo najsmaczniejszych niespodzianek, na które się natknąłem, testując topowe kawy ziarniste, to wyrazista mieszanka arabiki i robusty. Przejawia nuty smakowe owoców kandyzowanych, ale nie tylko. Oprócz nich twoje podniebienie wyczuje orzechowy posmak. Zauważ, że to kawa z wysoką zawartością kofeiny daje niezłego kopa, gdy człowiekowi brakuje energii. Ogólnie przypomina mi nieco lidera rankingu. Dziwię się jednak, że jest dużo mniej popularna. Pewnie z czasem się to zmieni, ponieważ to bardzo dobra kawa do ekspresu. Jacobs Barista Edition z Crema. Średnio palona kawa od niemieckiego producenta, którego zapewne znasz. To esencjonalny produkt o korzennym aromacie. Znakomicie współgra z napojami typu latte macchiato. Dzięki głębokiemu smakowi kawa z solidną porcją mlecznej pianki nie wyda ci się za bardzo spłaszczona smakowo. W dodatku nie wyczujesz w niej za wysokiej kwasowości. Jeżeli szukasz wyrazistej, a jednocześnie delikatnej kawy, to Jacobs Barista jest dla ciebie. Lavazza Qualità Rossa. Ranking kaw ziarnistych do ekspresu i nie tylko musi obfitować wiele produktów Lavazza. Cóż innego zrobić, skoro w ofercie tego producenta znalazłem tyle perełek? Kolejną stanowi Qualità Rossa. To akurat jedna z najmocniejszych propozycji od tej marki. Składa się w aż 60% z robusty. Mimo to pozostaje słodka i dość łagodna w smaku. Jednocześnie dostarczy ci solidną porcję energii z rana. Nie jest przy tym kwaśna i nabędziesz ją w atrakcyjnym cenie. Dalmair Crema Prodomo. Karmelowa kawa ziarnista z nutami gorzkiej czekolady i śliwki. Następny klasyk, który warto poznać. Pasuje wielu osobom, ponieważ nie przesadza zawartością kofeiny. Z drugiej strony trudno nazwać ją za słabą. Z pewnością nie jest taka pod względem aromatu. Długo pozostaje na podniebieniu. Idealnie pasuje do ekspresów ciśnieniowych. Lavazza Espresso Barista Perfetto. Mieszanka wolno palonej kawy do domu lub biura. Jej smak jest delikatny i zarazem aromatyczny. Odpowiednio nadaje się do przygotowania espresso o idealnie wyczuwalnych kwiatowych nutach. Jej ziarna wywodzą się z Ameryki Południowej oraz Centralnej. Jest idealna dla smakoszy małej czarnej. Waspiatta Classic Roma. Dobra kawa ziarnista z rankingu o dość szerokim przeznaczeniu. Za jej pomocą przygotujesz nie tylko filiżankę mocnego i aromatycznego napoju, ale także te nieco łagodniejsze opcje z dodatkiem mleka. Idealnie sprawdzi się do latte czy też cappuccino. Z kolei latem umożliwi ci szybkie schłodzenie i pobudzenie w postaci szklanki frappe. Co ciekawe, mimo 100% arabiki, produkt ten zawiera wysoką zawartość kofeiny. Coś dla osób, które mają problem z dobudzeniem się o poranku. Cibo Barista Cafe Crema. Smaczna kawa ziarnista o łagodnym posmaku. Całościowo powstała z arabiki, dlatego nie będzie wydawać ci się gorzkawa. Jednocześnie charakteryzuje się przyjemną i owocową nutą. Ta lekka kawa bez kwasowości nadaje się zarówno do espresso, jak i mlecznych połączeń. Zaserwowana w postaci kremowego cappuccino z pewnością zadowoli niejednego kawosza. Dalmair Crema d'Oro. Bardzo łagodna w smaku kawa ziarnista. Dobra na start przygody z ekspresem ciśnieniowym, aby z czasem przechodzić na nieco intensywniejsze propozycje. Sam zresztą tak zrobiłem, to bowiem jedna z pierwszych kaw ziarnistych, którą testowałem. Do dzisiaj czasem do niej wracam, choć nie ukrywam, że ogólnie wolę nieco bardziej wyraziste kawy. Segafredo Selezione Arabica. Delikatna kawa ziarnista z nutami cytrusowymi. Nadaje się do picia przez cały dzień, ponieważ nie zawiera za dużo kofeiny. Latte macchiato czy flat white uradują twoje kubki smakowe, podobnie jak popularne czarne kawy typu espresso czy ristretto. Wszechstronność potęguje fakt, że Segafredo Selezione Arabica nie podrażnia żołądka. Bonusowe kawy. Znam tak dużo dobrych kaw ziarnistych, że spokojnie mógłbym zrobić tu top 30 produktów. Nie chciałem jednak tak bardzo rozwlekać zestawienia. Mimo to w ramach bonusowej części podrzucę ci jeszcze kilka fajnych opcji. W rankingu trzymałem się raczej niższych cen, nie chcąc przekraczać 80 zł. Jeżeli masz jednak nieco wyższy budżet, rozważ New York Extra. To czekoladowa kawa ziarnista, która w 5% składa się z legendarnej Jamaica Blue Mountain. Stąd też kwota, którą
trzeba na nią wydać. To mocno palona kawa, ale nie z nadmierną goryczką. Całkiem podobną specyfikę oferuje Davidoff Espresso 57. Niska kwasowość, a wysoka intensywność smaku przez ciemne palenie. Mocno unikalna kawa ziarnista, która zasługuje na uwagę. Oprócz tego, rzecz jasna, pozostają ci kawy z bardziej lokalnych palarni. Zakres cenowy dla produktów premium tego typu idzie jednak znacząco do góry. W przypadku ekspresu automatycznego raczej wystarczą ci propozycje z rankingu, ale świat kaw jest ogromny, nic nie stoi na przeszkodzie, aby poeksperymentować z różnymi smakami. Kwestia budżetu i oczekiwań. Na koniec przypomnę ci jeszcze o wersji tekstowej zestawienia na prorankingi.pl. Regularnie ją aktualizuję, zwłaszcza gdy jakaś nowo testowana kawa bardziej mi zasmakowała. A jeżeli masz swoje ulubione kawy w ziarnach, podziel się opinią w sekcji komentarzy. Do następnego.